Dzisiaj, proszę Państwa, co robimy dzisiaj? Dzisiaj, proszę Państwa, wymieniamy lampę. No właśnie tutaj lampę trzeba było wyjąć, bo no niestety ostatnio to mi napis taki brzydki namalowali, chuj. I jeszcze lampę potłuczona jest, nie? Więc to wszystko trzeba robić. No któż to zrobi? Najlepiej to zrobić własnym ząbtem, prawda? Bo to się odkręciło, tą starą lampę. Mam już tutaj nową lampę. O, tak wygląda nowa lampa i będziemy teraz przykręcać nową lampę. Zobaczymy, może to się uda. No trzeba było troszkę wytrzeć, tutaj trzeba by było. No bo to czysto musi być, nie? To miejsce, bo tu wiadomo, za lampę zawsze jakieś błoto naleci. I tutaj trzeba po tym, jak się zdemontuje tą lampę, wyczyścić ten piach, błoto. Żeby ta lampa dolegała, trzeba dokręcić odpowiednio. No dobra, teraz będzie chyba dobrze. No to ja tu będę zakręcał drugą lampę. No tutaj będzie widzieć, bo ja tutaj o, ustawiam sobie specjalnie ma kamerę. I robimy lampę. Wsadzamy tą teraz. I ona tutaj ładnie no musi pasować, bo to jest lampa, która ma lampy wszystkie pod sobą, czyli lampa od Renault Megane. Tak, tu bierzemy kluczyka. Kluczyk tutaj pasuje, 10, tak? Tu mamy dwa kluczyki tutaj. No niby jest 9, ale chyba jest 10, nie wiem. Zobaczymy, który będzie lepszy. No jednak stare klucze to stare. I teraz przykręcamy tutaj te śruby. O, no takie, o proszę, takie śruby. O właśnie, takie są takie płaskie na dole. I te płaskie śruby trzeba przykręcać. I lampa będzie wymieniona. Wcale nie trzeba jechać do warsztatu, proszę Państwa, bo samemu można sobie lampę założyć. No jak ktoś ma jeszcze palce zdrowe i trochę pomyślunku w głowie, to sobie przykręci sam lampę. Sam sobie lampę dokręci, przykręci i ma. Proszę bardzo. I tak to leciało. O. Jest tu. Oczywiście nie musimy tutaj tej listwy, bo tu jest taka listwa, chciałem pokazać, ale no nie będę wyciągał. Zaraz pokażę, jak przykręcę śruby. Bo ja muszę tu ponakręcać, potem dokręcić jeszcze, żeby to solidnie się trzymało. O. I tak robimy te lampy. O, zakręcamy. To nawet palcami można, nie trzeba patrzeć, to naczucia. Naczucia się robi. Naczuja. O. Palco po palcu i tam. No coś nie idzie. No bo mam palce ostatnio trochę pocharatane, nie? Bo żebym tam ten, no, miał problem z piłą do cięcia elektryczną i trochę poszarpała palce, jak robiłem przy domu, nie? Ale to już było. Nie wróci więcej. Nie, gdzie ja tu? A to mam tu, o. No tutaj dobrze jest, o. Po prostu nie na tą śrubę, nie na tą nakręcałem. Już teraz jest dobrze. Dokręcimy tu śruby na fest, o. I jest dobrze. Tu też dociśniemy, bo tam są gumy. To wszystko się uszczelni. I będzie dobrze, o. Tak to jest. I proszę Państwa, do tego jeszcze jedna śruba, jeszcze tutaj trzeba przykręcić następną. No gdzie ta śruba jest? A tutaj. I będzie lampa założona, nowa. Jak nowa. I proszę Państwa, maszyna jak nowa. Zakładamy wszystkie lampy, dokręcimy śruby. Jeszcze trochę dokręcimy tym kluczykiem, ale to i ręką można dokręcić. Teraz zobaczymy, trochę kluczem, pouczem, trochę kluczem, o. To się nie powinno już odkręcać, bo taka śruba jak jest dokręcona porządnie, to się już nie odkręci, o. No pozycja jest trochę trudna do robienia, ale samemu sobie można dokręcić śruby, nie? Dokręcić śruba i heja. I będzie dobrze.
Dobra, jeszcze jedna śrubka została do dokręcenia. Trochę jest niewygodna pozycja, ale zaraz my to zrobimy. I zaraz sprawdzimy, czy lampy się świecą. Dobra, jest dokręcone, można by powiedzieć, że jest dobrze. O, to ty żarówka spadłeś. No. Żarówka jedna mi wpadła, ale to nic, my tu ją wytrzemy, ładnie będzie czysta. Spoko. No. Teraz tutaj no chciałem pokazać, że jest taka listwa. O, tutaj mamy listwę. Tu się żarówki wsadza, o do tego, prawda? Tak to jest. Tu wkładamy, zaraz żarówkę włożymy. O, jednej brakuje, to my to włożymy. Tu się przekręca, o już jest żaróweczka. I teraz my tę listewkę na swoje miejsce, tylko sprawdzimy, czy wszystkie śruby są dobrze. Tu jest dokręcona. Wszystko jest dokręcone na frytych i teraz tam w swoje miejsce musi wejść każda żarówka do swojego dziurka, dziupla. O, to nie jest takie trudne znowu, nie? O, no, nie jest takie łatwe też. Trzeba trafić w dziurkę, nie? Zaraz tu zrobimy inaczej, bo ja to muszę to sobie trochę podklęknąć. Oczywiście trzeba sobie radzić jakoś. Co prawda tam jest mokro. A i tu jest taka nakładka, więc musimy tutaj, o. I tutaj jest tak, że tutaj wchodzi i tu wszędzie wchodzi. O. Tu już weszło, teraz tam musi jeszcze to wejść. No niestety. Żarówka poszła. Poszła precz. No nic. Jedna żarówka poszła precz. Nie udało się. Ona taka biała była jakaś. No może ona już była zepsuta, dlatego się wykruszyła po prostu. Ale nic, my to zaraz przyniesiemy drugą żarówkę i zrobimy. Proszę bardzo. No jak widać trochę żarówek dostałem razem z tym lampą. No dobra, to wyjmiemy tamtą żaróweczkę no kombinerkami, bo to ona nie chce wyjść, jakoś się zablokowała. Zobaczymy, jak to będzie. Wyjąć ją trzeba. Coś się nie chce ruszyć. No teraz może ją ruszę. Wyszła ta żarówka potłuczona. Teraz zobaczymy, jakie parametry ma, bo tu pisze wszystko. O. I damy drugą. Znaczy druga musi być o takich samych parametrach, nie?
ta. To nie ta, tylko ta. Taka, taka, ta. To jest inna. To jest podwójna, to nie. Jakby my tu mamy te żarówki. No bo to są różne żarówki. Ja myślę, że ta będzie dobra. Halo. No spróbujemy tą dać. Holender. Po co mi się potłukła? Nie wiem po co. Bo mi się potłukła. Ona była biała taka jakaś dziwna. Jedna. A ta miała dwa dupy. O, to będzie taka raczej. Taka ta, co ma dwa, a nie jedna. To jest ta, co ma dwa. Dobra, zobaczymy tą. Zobaczymy tą. Ona ma dwa, a nie jedna. Taka, taka, ta, co ma dwa. Cholera. Ona nie jest taka ta. No taka sama. Można powiedzieć, że to jest taka ta. No to trzeba jakoś ją tam wsadzić. O, weszła. Teraz mi weszła, tylko nic na siłę. Tu na siłę nie wsadzamy. Delikatniusiu. Nic na chama. Są w swoim miejscu. Na swoim miejscu. Sprawdzamy teraz. Sprawdzimy, czy świecą. Świecą, czy nie świecą. Proszę bardzo, lampy są. Czy nie ma? Zapalamy. Tu się świeci, tu nie. Widocznie ona jest przepalona tamta, ale sprawdzimy pozycyjnie. Awaryjne. Kierunkowskazy chodzą? Nie chodzą. Coś nie tam, nie klapuje jeszcze. Muszę jeszcze zobaczyć inaczej. Coś jest nie tak. Czyli wygląda, że prąd tam jeszcze nie dochodzi. Podłożymy sobie pod nogę tutaj, żeby na mokrym nie stawać. O, tu wiem, tak? No dobra. Próbujemy teraz. Jak to jest dobrze, czy będzie dobrze? Czy będzie źle?
pozycyjne jest, awaryjne, ale teraz mi to nie świeci. Pozycyjne świeci, a tamto nie świeci. A czemu? Pozycyjne nie świeci, tamte nie świeci. To jest drugie. To tutaj. Zobaczymy, co to jest grane. Do dziury. Po prostu. Tu. To świeci tamto. Jakby to jest spalone. To nie jest spalone. Dobra. Zobaczymy to. W takim razie to wsadzimy. Z tamtej. No, trzeba dojść do ładu. Są specjalne gniazda, się inaczej nie wsadzi. To jest chyba spalona, jak widać. Chyba to będzie pozycyjne. Zobaczymy, jak to wyglądało. I tak, jedno wyżej, drugie niżej. W zasadzie to samo. No, wkładamy teraz to. Teraz zobaczymy. Zobaczymy teraz, czy się palą, czy nie. I się nie pali coś. A te pozycyjne się nie pali. Pali się. A ja sobie, dobra. No, muszę iść. No, widać, pozycyjne się palą, tylko jeszcze się nie palą te, no jak to się napalą, a kierunkowskazy prawe, nie? Ale my to zrobimy zaraz. Dziękuję. Pomorska Telewizja Narodowa, doktor Sławomir Ziębiński, zapraszam. Pójdziemy dalej do kolegi elektryka, on to mi zrobi.